Cześć kochani, witajcie ponownie. Dzisiaj przychodzę do Was z taką wiadomością, że niedawno wystrzeliło u mnie na kanale 40 tysięcy, już jest tak naprawdę ponad te 40 tysięcy. Ja jestem w ogromnym szoku, że tak szybko to idzie. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tu jesteście, że mnie wspieracie, że mnie oglądacie, że komentujecie. Po prostu jakakolwiek Wasza obecność tutaj na tym kanale sprawia, że mi się chce jeszcze bardziej i bardziej działać. I ostatnim razem, kiedy wybiło mi 30 tysięcy, obiecałam, że za każde 10 tysięcy będę robiła jakikolwiek makijaż. Także słuchajcie, dzisiaj nadeszła ta pora. Tak naprawdę powinnam ten makijaż wrzucić, powiedziałabym, w tamtym tygodniu, ale to nic. Czas jest późny, ale lepiej późno niż później. Więc słuchajcie, dzisiaj przychodzę z makijażem. Będzie to taki makijaż pop of color. Będzie to takie delikatne smoki, taki jest zamiar oczywiście. Będzie to takie coś delikatniejszego, ale z takim pazurkiem. A więc jak masz ochotę zobaczyć, co będę robić, to zapraszam. Powiem Wam szczerze, że mój makijaż dzisiejszy nie będzie aż tak bardzo skomplikowany. Mój makijaż oczu. A więc najpierw zacznę sobie od buzi. I tutaj biorę moją taką nowość. Jest to primer z firmy Lumin. Nie wiem dokładnie, czy dobrze to mówię. Dostałam ten produkt w Birchboxie. I to nie jest podkład, to wygląda trochę jak podkład, ale to nie jest podkład. To jest taki delikatny tint, który może służyć jako tint, czyli jako taki a la creme bebe, albo po prostu jako jako primer. Będę używała dzisiaj dwóch podkładów. Pierwszy to jest Avon Extra Lasting. Już trochę mam go w swojej toaletce. Nawet nie pamiętam, czy ja go kupowałam, czy czasami go nie dostałam od jednej z Was. Ja raczej produktów takich kosmetycznych z Avonu nie kupuję, oprócz tego, że czasami kredkę czarną sobie kupię. Podkładu nigdy nie kupowałam, więc na pewno to jest jakiś tam, kiedyś dostałam od kogoś prezent. Będę go mieszać z tym, z L'Oreal Infallible 24 godziny. Ten kolor to jest Natural Beige, a ten kolor to jest Porcelain, czyli 0,15. Ja mieszam te dwa podkłady, ponieważ ten może być trochę dla mnie za ciemny. Ja bardzo lubię ten podkład, o dziwo, powiem Wam, z Avonu. On naprawdę dość długo się trzyma na buzi i ładnie wygląda. Ale jak widzicie, jest on minimalnie za ciemny, więc ja sobie odrobinkę wezmę tego jasnego i dołożę, aby rozjaśnić go. Wracając jeszcze do tych moich subskrypcji, to Wam powiem, że wiem, że nie jestem jakąś bardzo rozpoznawalną youtuberką i tak dalej, ale wiecie, to co mam, to jestem taka wdzięczna z tego, to ile tutaj Was jest, że nawet jakby to miało tak zostać, to się cieszę. Uwierzcie mi, że się cieszę, bo kiedyś miałam kanał, którego budowałam 7 lat, słuchajcie, i tam miałam bodajże 50 tysięcy. 50 tysięcy. A ten kanał mam na chwilę obecną 5 miesięcy i już jest 40 tysięcy. Więc dla mnie to jest boom. Dla mnie to jest takie boom. Po prostu idę jak strzała. Najlepsze jest to, że w tym wszystkim bardzo realizuję siebie i bardzo to lubię, bardzo to kocham. Idzie mi to coraz lepiej, staram się, więc cieszę się, że to widać, i że to przynosi jakieś rezultaty, po prostu wow. Moim korektorem będzie korektor z Art Deco. On w kolorze Soft Peach. Też na powieki, bo będzie to moja dzisiejsza baza. Będę utrwalać tą całą powierzchnię też produktem z Art Deco, z tej serii Claudia Schiffer. Jest to puder, który jest taki transparentny. On jest lekko wygładzający i lekko rozświetlający. Zostawiła go u mnie Estera, poprosiłam ją w sumie, czy mogłaby mi zostawić, no bo ja tutaj nie mam dojścia do Art Deco.
No i powiem Wam, że on mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. Lubię go, naprawdę go lubię. Nie wiem dokładnie jaka jest jego cena, ale podejrzewam, że Art Deco nie jest bardzo drogie. No i on jest taki lekko rozświetlający, wygładzający. Coś na zasadzie taki zamiennik, może nie stuprocentowy zamiennik Laury Mercier, ale coś na tej zasadzie, ten taki wygładzający puder malutki, co ma właśnie, co wypuściła Laura Mercier. Bardzo podobna właśnie ta tekstura, to wszystko przypominam po prostu. Powiem Wam taką ciekawostkę odnośnie właśnie jeszcze moich pędzli, mojego pędzla do pudru. Ostatnio przerzuciłam się, jak mogliście zobaczyć, na coś takiego mniejszego i to jest jakiś pędzel z Maestro, ja niestety nie powiem Wam numera, ale on jest ścięty i on jest tak naprawdę powinien być tutaj do konturu i kiedyś go używałam właśnie do konturu i bronzera. Natomiast ostatnio w ogóle mam brudne tutaj, o nie, wybaczcie mi to, nie wiem kiedy to się stało. W każdym razie, słuchajcie, o czym mówiłam, aha, o pędzlach. Przerzuciłam się na te mniejsze pędzle, one są bardziej zbite, znaczy może nie, że bardziej zbite, one z tego względu, że są mniejsze, to ja tak jakby mam kontrolę nad tym, gdzie ten puder nakładam i wiem, że mogę go wtedy bardziej jakby wcisnąć, czuję, mam nad tym kontrolę. Także jakoś ostatnio bardziej polubiłam się z mniejszymi pudrami. Spróbujcie sobie, może akurat u Was też to zadziała. Ale w ogóle ten brud tutaj na tym mnie denerwuje. Nie wiem, czy to już było od początku? Czy ja się dzisiaj tym machnęłam? Dzisiaj się jeszcze nie malowałam. Kurczę. No cóż, trudno się mówi. Przejdźmy dalej do makijażu. Będę używała bronzera z Lovely. To jest ten taki, który wygląda jak ten z Bourjois. Czekoladka. I taki pędzel Sedona Lace EB05, taka kuleczka, nakładam. Nie będę dzisiaj przesadzała z bronzerem, wiem, że nie lubicie, część z Was nie lubi takiego mocnego bronzera, więc jakby na takie szczególne okazje, jakie jest 40K, zrobię po Waszemu, ok? Bo wiem, że lubicie mnie oglądać, na przykład za charakter, albo za to, jak ja robię kolorowe oczy, ale niekoniecznie podoba Wam się ten mój bronzer, więc zróbmy coś dzisiaj pod publikę, o. Ja bym wyłożyła 3 razy więcej, ale niech będzie Wam, będzie mniej. Widzicie, jak ja się poświęcam dla Was? Szok. Używam różu z Kobo. Jest to 103 kolor. On ma w sobie drobiny złota. Bardzo go lubię, on jest ciemniejszy. Ja lubię ciemniejsze takie koralowe kolory. Bądź lubię pomarańczowe kolory na policzkach, to zresztą wiecie. A moim rozświetlaczem będzie cień do powiek z firmy Inglot 397, kolor Pearl. Perłowy właśnie odcień, on ma w sobie taką perłę, róż. Taki jest naprawdę śliczny ten kolor. Dużo go nie nakładam, chcę, żeby to było właśnie bardziej poddzienniak, poddzienny make-up. Chociaż dla niektórych z Was to już pewnie i to może być przesadą, ale no ja jestem wyrwana trochę z innego świata. Dobra, więc zobaczcie, bardzo szybko, bardzo szybki sposób zrobiłam sobie dzisiaj buźkę. Przejdziemy sobie teraz do oczu i do oczu wybrałam tak naprawdę paletkę Lime Crime, która jest taka słodziutka, nazywa się Pocket Candy. Wygląda przepięknie, już bazę mam nałożoną w postaci właśnie tego korektora. O, tak wygląda ona w środku i ja mam ochotę zrobić właśnie takie delikatne smoki i pop of color, ale nie tylko ten kolor, ale mam tutaj też paletę z Inglota i tutaj taki pojedynczy cień, ten limonkowy, bardzo mi się podoba. Niestety nie wiem, co to jest za numer, nie jestem w stanie tego wyciągnąć, ale coś właśnie mam ochotę użyć właśnie ten kolor i ostatnie trendy Instagrama i nie tylko Instagrama, ale przeróżnych gwiazd, które właśnie robią tego typu makijaże, także zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Także biorę ten cień, to jest taki brzoskwiniowo-pudrowo-różowy kolor. Nakładam go w załamanie. Te cienie z Lime Crime, one się blendują jak masło, słuchajcie. Tutaj naprawdę dużo nie potrzeba, aby ten cień wyglądał świetnie. Uwierzcie mi, to jest paleta, którą warto naprawdę sobie zakupić. No i ogólnie
te cienie z Lime Crime są właśnie takie, że nie ma się do czego przyczepić. Ja ten cień będę nakładała na całą powiekę. Tak go troszkę przyklepuję. Czyli widzicie, dwa pędzelki są Wam potrzebne. Jeden taki, którym wklepiecie powiekę tutaj ruchomo. Jak również jeden taki blendujący, który po prostu rozmieści ten cień po całej powiece. Kolejną rzeczą, którą chciałabym zrobić, to jest ten pop of color, czyli dodać jakiś kolor. I ostatnimi trendami, jak mogliście zauważyć, są te takie rozświetlone tutaj kąciki wewnętrzne. Właśnie w różne kolory dziewczyny używają, instagramerki. I ja wezmę sobie tutaj kredkę z NYXa kolor Milk i na taki pędzelek do ust najlepiej, on jest syntetyczny. Ja tą kredkę używam jako bazy, ponieważ mogłabym użyć teraz po prostu żółci, ale dzięki tej bieli ten kolor będzie tak mocno podbity. A ja chcę, żeby to było takie wyraziste, więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie, aby ten kolor był bardziej nasycony, użyjcie bazy, najlepiej mega jasnej, a najlepiej białej, jeśli macie. Dobra, i teraz jak mam to rozprowadzone, rozświetlone, wprowadzam te dwa kolory, ten żółty i ten limonkowy, na ten kolor. I tak mocno to rozświetlam, tak naprawdę wysoko wjeżdżam tym kolorem. Uwielbiam takie coś, uwielbiam to, świetnie wygląda, naprawdę, świetnie. I w tak łatwy sposób zrobiłyśmy wow, prawda? Tym kolorem, nie wiem czy zwróciłyście uwagę, tak wjeżdżam tutaj w te doliny łez, tak nisko. Nie boję się tego. Dzięki temu to jest takie przyciągające wzrok. I tyle. Wow, mamy to. Możemy zrobić eyeliner, możemy pomalować rzęsy, to jest tyle. Co ja dzisiaj zrobię? No jak myślicie, co robimy? Zrobić eyeliner czy nie? Eyeliner zabiera dużo, powiem Wam tyle. Eyeliner skupia uwagę, więc chyba eyeliner sobie odpuszczę, ale postawię na niebanalne rzęsy, ale najpierw je wytuszuję. Oczywiście moje dwie maskary ulubione, Roller Lash na górne i MAC Extended Play na dół. Więc dzisiejsze rzęsy, jakie będę chciała sobie użyć, to są takie rzęsy kupione na Wishu. One są tak jakby potrójnie szyte, nawet się nazywają 3D. Styl L10. Przypatrzcie się dokładnie, ja nie będę tutaj dawała linków, ponieważ Wish to jest aplikacja. No i będę je przyklejała na mój klej Duo granatowy, który szybciej po prostu zastyga i jest najlepszy na świecie i musicie go kupić, a kupicie go na przykład w Butsie. I voilà, zobaczcie jakie piękne są te rzęsy, naprawdę takie potrójne, przecudowne, robią taką robotę, że wow. Nic więcej nie trzeba, słuchajcie, makijaż oczu jest spektakularny. Pokażę Wam jeden trik, którego zawsze robię i po prostu on zmienia całkowicie wyrazistość tego oka. A więc jak widzicie, jak nie mam eyelinera, to te rzęsy tutaj tak widać, że gdzieś się zaczynają, no i tam gdzieś się kończą, aczkolwiek tej końcówki za bardzo nie widać, ale widać, że się tutaj zaczynają. Jeśli chcecie, aby tego tak nie było brzydko widać, ponieważ pasek powiedzmy tutaj jest gruby, ja zawsze biorę eyeliner, w moim przypadku to jest Roller Lash i słuchajcie, łączę tu, gdzie jest pasek, z moim kącikiem wewnętrznym. Po prostu robię delikatną linię. W ten sposób przedłużam jakby ten pasek, dzięki czemu to tak wygląda na takie coś spójnego, no jest to spójne. Mogę też tym eyelinerem zaznaczyć moją linię wodną górną i dzięki temu już w ogóle nie widać, że to są tak jakby, wiecie, sztuczne rzęsy. Wygląda to bardziej naturalnie niż na przykład tutaj. No to jest akurat moje zdanie, nie wiem czy się akurat z nim zgodzicie, ale
Jeżeli kiedyś się zastanawiałyście, jak właśnie złączyć, no to już teraz wiecie. Przejdę sobie teraz do brwi. Mam tutaj dwa produkty od Benefit. Konturówka to jest numerek 5, a żel, którego będę używała, to jest numerek 2. To, co ja zawsze robię z brwiami, to jak widzicie, najpierw robię kontur, czyli dół. O, wyjechałam, nic się nie stało. Dół, góra, kontur. Kontur, kontur, kontur. Pierwszy. Tutaj, jak widzicie, brakuje mi włosków. I zamalowuję. Drugą częścią kredki wyczesuję po prostu produkt do góry i w bok. Rozmieszczam ten produkt. Dzięki temu tworzą mi się brwi ombre. Voila! Love it! Będę używała konturówki z firmy NYX i to jest Peekaboo Neutral. Mam ochotę na taki brudny róż, który spasuje mi się z moim cieniem. Następnie używam pomadki Beauty UK w kolorze Snob. Przepiękny, brudny róż. Matowy. I delikatnie biorę tej kredki Milk na palec i będę robić ombre delikatne na samym środku. Widzicie? Ta kredka to jest w ogóle mistrz. Możecie nią osiągnąć wszystko, co chcecie. Na koniec spray utrwalający make-up Bobbi Brown. W moim przypadku. I sprayu nigdy nie żałuję. Lubię akurat to. Lubię, jak mi się to scala po prostu na buzi. W momencie, kiedy mi to schnie, to dodatkowo jeszcze przyklepuję wszystkie produkty, pędzlam do podkładu. Zawsze to robię. Wtedy ten make-up jeszcze bardziej jest utrwalony i wygląda też lepiej. Tak się prezentuje ten makijaż. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Bardzo mi się podoba to oko. Myślę, że jest to bardzo taki trendy make-up. Jest to coś takiego innego. Nie jest skomplikowany, ale robi naprawdę ogromne wrażenie. Czy do nude pomadki, czy do właśnie takiej pomadki. Myślę, że jest to idealna opcja na dzień, na wieczór, na cokolwiek. Jeżeli lubisz kolor, ale boisz się trochę, myślę, że ta opcja z rozświetlonym tutaj kącikiem wewnętrznym jest dla ciebie. Spróbuj, przekonaj się. No i mam nadzieję, że ci się spodoba na sobie. Tak bardzo, jak mi się podoba na sobie. Także dziękuję wam, kochani, za to, że byliście ze mną. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za 40 tysięcy, za to, że mnie oglądacie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na długo, na długie lata. Ja z wami na pewno zostanę. Mogę wam to obiecać. Czy będę miała gorsze dni, czy będę miała lepsze dni. Zawsze będę po prostu tutaj z wami. No, a teraz się z wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz bardzo za to, że mnie oglądacie i zostawcie mi lajka w górę. Dzięki bardzo. Bujaki, pa!